Polscy siatkarze w żałobie. Do sieci właśnie trafiła informacja o śmierci legendarnego członka PZPS. Niespodziewanie zmarła legenda polskiej siatkówki, która przez lata kształtowała ten sport w Polsce. Adam Grabowski nie żyje. Adam Grabowski zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej siatkówki kobiet. Największe sukcesy odniósł w PTPS i Epiła, gdzie jako drugi trener, pod okiem doświadczonego Jerzego Matlaka, świętował aż 4 tytuły mistrzyń Polski. W 2005 roku, podejmując się roli pierwszego szkoleniowca pilskiej ekipy, udowodnił, że jego talent trenerski nie ogranicza się jedynie do roli asystenta. Pod jego wodzą zespół zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski, potwierdzając tym samym swoje miejsce w ścisłej czołówce krajowej siatkówki. Po powrocie na stanowisko drugiego trenera, Grabowski kontynuował współpracę z Matlakiem, przyczyniając się do kolejnych triumfów PTPS-U. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazał również reprezentacji Polski, z którą w 2009 roku, jako asystent Matlaka, zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy. Kolejny znaczący sukces odniósł w 2013 roku, prowadząc Atom Trefl Sopot do Mistrzostwa Polski. Grabowski miał również istotny wkład w rozwój innych polskich klubów, takich jak Szóstka Biłgoraj, Budowlani Łódź, Pałac Bydgoszcz, Lecler Radomka Radom czy Stal Mielec, gdzie swoją pracą przyczyniał się do podnoszenia poziomu sportowego zawodniczek i popularyzacji siatkówki. Diagnoza stwardnienia bocznego zanikowego, SLA, postawiona Adamowi Grabowskiemu na początku 2022 roku, była dla niego druzgocąca. Choroba ta, charakteryzująca się stopniowym uszkodzeniem komórek nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę ruchów, prowadzi do nieodwracalnego zaniku mięśni. Początkowe objawy, takie jak osłabienie kończyn i trudności w wykonywaniu codziennych czynności, z czasem przekształcają się w całkowity paraliż. Niestety, pomimo intensywnych badań, medycyna wciąż nie znalazła skutecznego sposobu leczenia SLA. Zawsze otwarty, pogodny, mający dobry kontakt ze swoimi zespołami. Tak wspomina Polski Związek Piłki Siatkowej na swojej stronie. W 2023 roku otrzymał odznaczenie zasłużonego trenera PZPS. Informację o śmierci Adama Grabowskiego przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej. Na profilu w mediach społecznościowych pojawiło się długie oświadczenie z pożegnaniem szkoleniowca. Z przykrością informujemy, że dziś rano zmarł Adam Grabowski, wieloletni trener PTPS Piła. Miał 54 lata. Adam Grabowski urodził się 1 kwietnia 1970 roku w Drawsku Pomorskim. Przez wiele lat współpracował z Jerzym Matlakiem w roli asystenta w PTPS Piła, który na początku XXI wieku błyszczał na arenach żeńskiej ekstraklasy i walczył o najwyższe cele w Lidze Mistrzyń CEF. W roli asystenta trenera Matlaka miał okazję występować także w reprezentacji Polski 2009-2011. Czy też w Atomie Treflu Sopot. Był medalistą Ligi Siatkówki Kobiet również jako pierwszy szkoleniowiec. Swoje sukcesy zdobywał m.in. w pilskim i sopockim ośrodku. W swojej karierze przerwanej ciężką chorobą pracował w roli pierwszego trenera w zespołach z Łodzi, Bydgoszczy, Mielca i Radomia, Tauron Liga. Zawsze otwarty, pogodny, mający dobry kontakt ze swoimi zespołami. W 2023 roku otrzymał odznaczenie zasłużonego trenera PZPS. Od 2022 roku zmagał się z szybko postępującym stwardnieniem zanikowym bocznym, SLA. Był objęty pomocą Fundacji Polska Siatkówka. W oświadczeniu zawarto również informacje o śmierci trenera. Pogrzeb z uroczystym odprowadzeniem do grobu odbędzie się we wtorek 22 października o 14:00 na cmentarzu komunalnym w Pile. Ceremonia przy grobie kwatera 24b, ostatnia brama od ulica Motelewskiej, rodzinie i najbliższym serdecznie współczujemy.